Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Witajcie, Anna Rasiewicz-Koła z tej strony. Ze mną jest pani Monika Mroczkowska-Białasik, wykładowca krakowskich szkół artystycznych. I jesteś, z okazji, że jesteśmy w Operacji Styl, audycji cotygodniowej dedykowanej modzie, lifestyle'owi. Znaczy, weźmiemy słowo styl na tapetę. Co tak naprawdę oznacza ten styl? Każdego pytam, kto tutaj jest w studiu i ma styczność z różnymi dziedzinami. Były już muzyczki, teraz słuchamy pani opinii z punktu widzenia. Sama, wydaje mi się, że tutaj nie o to chodzi, żebyśmy przytaczali definicję. Natomiast no, jest to charakterystyczna cecha, w tym wypadku nie wiem, stylistyki człowieka lub architektury, mody, która wyraża się w kilku etapach czy w kilku stopniach i w jakiś sposób charakteryzuje człowieka lub obiekt na przykład. I tutaj no, oczywiście zmieniało się to na przestrzeni dziejów historii, ale też potrafi się zmieniać w zależności od środowisk, zawodów, a one też w jakiś sposób wpływają na to, jaki styl reprezentujemy albo jaki musimy reprezentować. Moglibyśmy jakiś przykład przytoczyć, to jak widać zmianę stylu? To znaczy zmianę stylu... Myślę, że no bardzo duże znaczenie ma wiek, oczywiście. No to jest jakby naturalne, że inaczej się ubierają dzieci, inaczej się ubierają dorośli. Czy inaczej myślą o architekturze dzieci, inaczej dorośli. I to w jakiś sposób musi się zmieniać. No bo nie możemy ciągle tak jako dziewczynki mieszkać w domku Barbie. No bo to byłoby bez sensu. Więc oczywiście takie rzeczy też się zdarzają i no, kiedy byśmy gdzieś tam przeszli się po Polsce i nie tylko, albo przejrzeli strony internetowe mówiące o architekturze, to wiele osób mieszka w takim domku Barbie. No i moim zdaniem to nie do końca pasuje do tego dorosłego sposobu bycia. No ale cóż tutaj możemy poradzić? Czy styl zawsze musi się rozwijać w kierunku dojrzałym? Czy może po prostu? Nie, oczywiście, że nie. W dzisiejszych czasach w każdym wieku można ubierać się na przykład, czy mieszkać trochę bardziej swobodnie i też nie dajmy się tak spinać regułom, nie wiem, XIX-wiecznym, także kobieta w wieku 39+, czyli balzakowskim, już musiała zmienić sposób ubierania się i wyglądać na no, jakąś tam dojrzałą bardzo i starą najlepiej. Więc myślę, że w dzisiejszych czasach wszyscy chcą być młodzi, więc tak dłużej młodo się ubieramy. Tak, ale wrzucając hasło młodzieżowy, czy bardziej młodo, ze względu na to, żeby... Młody. Młodzieżowy to chyba, tak. No i oczywiście tutaj muszę nawiązać bardziej do tego, czym ja się zawodowo zajmuję, czyli jestem architektem wnętrz z wykształcenia, z zawodu i robię to już od wielu lat. I ewidentnie muszę powiedzieć, że jest ogromna różnica między tym, jakie zapotrzebowanie na stylistykę właśnie ma młodzież. Mówię młodzież, czyli do 35 roku życia. I osoby troszkę starsze. To naprawdę jest bardzo wyraźnie widoczne. Młodzież chce mieć inaczej niż rodzice. Na przekór? Czy tak, czasem uznania? Jest to na przekór, a czasem dlatego, że to już mieli w domu, więc chcą inaczej. Albo w domu było może nie najlepiej stylistycznie, no to chcą sobie wyciszyć, tak, z jakiś tam sposób
kształtowania swojej przestrzeni. Ja tu podam bardzo konkretny przykład. Teraz młodzież wychowywała się, która się wychowywała w latach 90., kiedy ich rodzice mieli 10, to była moda na takie dosyć intensywne kolory. Wynikało to po prostu ze zmiany systemowej, prawda? Z tej szarości socjalizmu przeszliśmy w kolor i to jest pierwsza rzecz, która się pojawia po takich zmianach, czyli kolor. No i nie zawsze te kolory były fajnie dobrane, delikatnie mówiąc, więc teraz dzieci te już są dorosłe, no i chcą mieć troszkę inaczej, spokojniej, w związku z tym wybierają biel i szarość. Mhm. I to jest teraz ta stylistyka, która ewidentnie dominuje w szerokim tego jakimś tam znaczeniu. U nas w szkole jest trochę inaczej. U nas jest zakaz projektowania, niemalże zakaz projektowania na biało. Po to, żeby po prostu wykształcić młodzież, bo na biało i szare jest łatwo projektować. Natomiast to właśnie jest taka jakaś zmiana, którą na własnej skórze projektowej doświadczyłam. Ale to jest ewidentnie charakterystyczna rzecz, chyba na przestrzeni dziejów w ogóle. Na pewno im się jest starszym, tym chyba bardziej docenia się klasyczne rozwiązania. Ponadczasowe, takie nazwijmy to, ja nazwałam to klasyczne, ale nazwijmy to stare. Takie, które już przeszły próbę czasu, które są bardziej eleganckie, spokojniejsze. To oczywiście to są takie reguły, które wiele osób łamie. I to jakiś taki jest znak, symbolicznie można to tak powiedzieć. Ale można w jakiś sposób zauważyć te zmiany stylistyczne i potrzeby. Im się jest dojrzalszym, no to jakby ma się więcej za sobą. I nie musi mieć co chwileczkę coś nowego, bo niektóre rzeczy po prostu są dobre. A już nie mówiąc o tym, że w dzisiejszych czasach taka nastała moda na rozwiązania bardziej ekologiczne. Na odnawianie, na powrót do starych rzeczy, to znaczy dla młodzieży 30-letniej starych, to znaczy z lat 60. Ale gdybyśmy to nazwali vintage, to by się w tym nie mieściło. Przepadam za tym słowem, tak? Ale dobrze, no może być, dlatego że to jest jakieś też takie słowo klucz. Że to są jakieś rzeczy z drugiej ręki, które się odnawia, albo są może niekoniecznie z drugiej ręki, ale gdzieś tam zostały w rodzinie, więc też są zadbane. I one sobie całkiem dobrze radzą w tej stylistyce młodzieżowej też. I to jest jakoś tam przetwarzane trochę na nowo, żeby nie dokładnie było tak jak u babci czy prababci, tylko żeby nadać temu jakieś nowe brzmienie. Element nowoczesny. Tak, odnowić, dać nową tapicerkę, trochę na inny kolor pomalować. No i nabiera to troszeczkę jakiegoś takiego bardziej nowoczesnego wyglądu i wtedy, jak to mówią, wilk syty i owca cała. A co z antykami? Wracają? Tak. Wracają do łask? Tak, oczywiście. No cóż, dobry antyk jest w cenie, więc trudno mi powiedzieć, że wszyscy teraz tak kupują antyki, ale nazwijmy to stary. Co jest jeszcze istotne w projektowaniu wnętrz, pani Moniko, tak żeby ten nasz element osobowościowy zaaplikować właściwie? Jest na to jakiś sposób? Oprócz małych elementów, kubek, jakieś dekoracje delikatne? Myślę, że trzeba się zastanowić, co tak naprawdę potrzebujemy i co lubimy. Chyba z pomocą może nam przyjść po prostu takie przyjrzenie się sobie. Przy rozmowach z moimi inwestorami, czy tłumacząc studentom, jak zrozumieć styl, czy swoje po prostu potrzeby, no to dobrze jest po prostu przyjrzeć się różnym rzeczom wokół siebie i różnym zachowaniom. Na przykład popatrzeć na zdjęcia, co robiliśmy przez ostatnie, nie wiem, 5 lat.
I co sfotografowaliśmy. I no bo też jestem fotografem, więc tak ten aspekt fotograficzny jest dla mnie ważny, a w tej chwili cóż, każdy fotografuje w każdym momencie. No i zobaczmy, tak? Czy bardziej fotografujemy góry, widoki, czy bardziej nas interesuje architektura, czy portrety i jakie kolory tam dominują. Nawet na tej zasadzie można sobie zbudować to, co lubimy. I ja zawsze mówię moim studentom, że jakbym mogła zadecydować tak dosłownie w każdym elemencie rozwiązywania swojego miejsca na ziemi w sensie mieszkalnym, to pewnie bym mieszkała w schronisku narciarskim. A czemu w schronisku? Co tam jest takiego? Bo to jest taka stylistyka, którą najbardziej lubię. Biel? Nie, broń Boże. Nigdy w życiu. W schronisku narciarskim nigdy nie ma bieli. Albo rzadko się zdarza. W otoczeniu tak. Natomiast wnętrza są przeważnie ciepłe, drewniane. Ciepłe w sensie kolorystycznym. Dużo drewna. Prostota. Pewna siermiężność, czyli taka surowość. I no takie właśnie trochę sportowe podejście do tematu. Dobrze zaprojektowane, wygodne, bezpieczne. No i mówię, dużo drewna. Trochę mam tak w domu, no ale mieszkam w centrum Krakowa, więc no nie mieszkam w schronisku narciarskim. Ale taka stylistyka jest mi najbliższa. No, oczywiście nikomu bym tego nie narzuciła, bo kiedy przychodzi do mnie klient, no to nie zmusiłabym go czegoś takiego, bo niewiele jest chyba takich osób, które by o czymś takim marzyły. Natomiast ostatnio byłam w miejscu, no rzeczywiście stylistycznie przepięknym, drewnianym. Właśnie schronisku, a właściwie restauracji górskiej, narciarskiej. No to jedna z piękniejszych rzeczy, jaką widziałam ostatnimi czasy, na żywo oczywiście, bo wnętrz takich stylistycznie ładnych to oczywiście widujemy w internecie gdzieś tam i nie wiem, zwiedzamy gdzieś tam, a buszujemy po internecie, my architekci i nie tylko, ale tak, żeby rzeczywiście znaleźć ładne wnętrze i takie, którym się dobrze czujemy i które pasuje do otoczenia, no nie jest tak proste takie wnętrze i to jest właśnie było dokładnie to, co najbardziej lubię. Miała te wszystkie elementy, tak? Tak, miała coś jeszcze? I jeszcze taki było stylistycznie nowocześnie rozwiązane, więc naprawdę przepiękna rzecz. Ale to jest tak, taka jakaś moja prywatna uwaga. Natomiast myślę, że każdy powinien tak troszkę się skupić na tym, co lubi, a nie tylko co widzimy w internecie i co proponują sklepy z wyposażeniem wnętrz. I tu troszkę zaczyna się problem. Dlatego, że wbrew temu, co nam się teraz wydaje, że jest wszystko, to jest nieprawda. Bo panujące mody w tej architekturze i we wnętrzach powodują, że są spore ograniczenia. Czyli wszystko w sklepach nawiązuje do obecnej stylistyki, czyli tak, tendencji tam sezonu. Tak, że jest tam szaro, biało, no może trochę kremowo i to, co ostatnio tam, nie wiem, bardziej było modne, no to się pojawia i wszyscy tego potrzebują niby. A tak naprawdę wcale tego nie potrzebujemy, tylko trzeba się dobrze zastanowić, bo nie o to chodzi, żeby mieć tak jak wszyscy. Z tym, że wiele osób, tłumacząc, że właśnie chce biało, szaro, czy jeszcze jakoś tam inaczej, tłumaczy, że właśnie oni tego chcą. Nie jestem o tym zawsze przekonana. Czy czasem nie jest tak, że powołują się na to, że u kogoś widzieli, albo tak, po prostu jest to tak, wygodny sposób tak na przekazanie swoich potrzeb, tak, albo im się tak wydaje, że tak będą się w tym też tak dobrze czuć. Tak. To jest taka tak trochę bezpieczna tak ostoja, te kolory, tak, które tutaj wymieniliśmy do tej pory. Tak, no z tym, że no, oczywiście są to uogólnienia, bo w tej chwili już znowu wraca kolor, wraca jakaś ciekawsza stylistyka i na pewno w najbliższym czasie to już się zmieni. No bo po prostu projektanci się nudzą, właściciele mieszkań się nudzą tym, co już przez chwilę mieli, a lubią sobie coś pozmieniać. Natomiast jeśli wnętrze jest dobrze zaprojektowane i zgodnie z potrzebami mieszkańców, no to no i wiele, wiele lat może funkcjonować, tylko troszkę to odnowić i nie będzie się nudzić. No ale to już właśnie zależy od osobowości, bo są tacy, co najchętniej by zmieniali sobie dom, mieszkanie, firanki, podłogi, wszystko co roku.